Po 2 tygodniach przerwy siatkarki grupy Azoty PWSZ-1 Katarnów wracają na parkiet. Przed nimi kolejna faza rundy play-off. Po zaciętym, ale przegranym pojedynku z zespołem z Kalisza w pierwszej rundzie nasze dziewczyny zagrają o 5. miejsce z Jokerem w świecie. Jest to dla nas jakby znany już przeciwnik, bo graliśmy z nimi 2 mecze w lidze w rundzie zasadniczej i tak naprawdę wygraliśmy te 2 mecze, chociaż nie były łatwe. Ale 2 wygrane to cenne doświadczenie w perspektywie walki o 5. miejsce. Zawsze lepiej jechać na mecz, wiedząc o tym, że się wygrało już 2 razy z tą drużyną, choć tak jak wynik pokazuje, były to 2 mecze po 3-2, więc tak naprawdę szanse są teraz równe, chociaż myślę, że my mamy lekką przewagę. Trzymamy kciuki. Pierwszy mecz już jutro o godzinie 19 w hali PWSZ w Tarnowie. Transmisja na żywo na kanale Małopolskiej Telewizji z Wami od 18:55 oraz na naszej stronie internetowej zwami.tv oraz profilu facebookowym. Julita Majewska, Małopolska Telewizja z Wami.